Dzień dobry, tu Ewa i Ania. Trenujemy dzisiaj pod okiem człowieka, który na co dzień zajmuje się litewskimi olimpijczykami. Nie obiecał nam, że pojedziemy na igrzyska, ale ponoć będziemy w stanie przejść trasę 100 km dookoła Wilna. A teraz stajemy na jednej nodze. O! Od 10 lat pan jest fizjoterapeutą i masażystą litewskiej kadry narodowej. Proszę nam powiedzieć, czy naprawdę sport to zdrowie? Jeżeli to nie sport zawodowy, jeżeli uprawia się sport z głową. To proszę nam teraz pokazać takie ćwiczenia, żeby kobiety po 40 w formie bardzo dobrej. I przed 40? Koło 40. Żebyś mogły przygotować się z głową do tej wielkiej trasy. Dobrze. To moje ulubione ćwiczenie na rozgrzewkę. Trzeba usiąść na końcu materaca. Podnosimy nogi i idziemy. Pracujemy również rękoma. Też będą potrzebne. Idziemy, idziemy, idziemy. Ruszulaj z miejsca już? Tak. Pan nam musi pokazać prezentowy, to jest nie do zrobienia. No dobra. To się da zrobić. Dobra, nauczymy się, to będziemy mogły przejść tą trasę nawet na pupie. Boże, ratunku. Pierwsze 40 centymetrów tej trasy jest za mną. Ach, jeszcze 99 kilometrów z haczykiem. A to jest w miarę przyjemne. I powtarzamy 20 razy. 3. 19. 20. Dobra, przybij piątkę. Jak tam idzie? Dobrze. Wygląda na to, że pokonają panie te 100 kilometrów. Po takich ćwiczeniach naprawdę człowiek marzy, że pójść w trasę 100 kilometrów dookoła Wilna. Trzeba po prostu stąd wyjść. Dziękujemy. Czy to było ostatnie ćwiczenie? A dobra. Teraz na koniec proszę przejść 5 kilometrów i gorąca kąpiel wieczorem. A możemy zacząć od gorącej wanny? Zdecydowanie, to jest moje ulubione ćwiczenie. Dobrze, super. A cię słabej. Dziękujemy bardzo. Piątka przed setką. Piątka przed setką. To co, jesteśmy przygotowane, ruszamy w trasę. Tak, no w końcu musimy odpocząć. W szczytowej formie wdrapaliśmy się na pierwsze wzgórze. Cały czas jesteśmy w Wilnie. Starówka jest o podnóża tej góry, na której stoimy. W Wilnie fajne jest to, że można biegać po lasach, czy chodzić po lasach, nie ruszając się z miasta. Tu po prostu las jest w mieście. Tak. I dzisiaj akurat pokażemy tę leśną, dziką stronę litewskiej stolicy. Jest z nami człowiek, który o litewskich lasach wie prawie wszystko. Który nie jest w stanie po nich spacerować, bo musi po nich biegać. Jest to wielokrotny mistrz w biegach na orientację. Dla niezorientowanych, o co chodzi w tym sporcie orientacyjnym? Bieg na orientację jest wyjątkowym sportem, ponieważ wykorzystujemy tu nie tylko nasze zdolności fizyczne, ale także umysłowe. W biegach na orientację używamy mapy i kompasu. Jeśli nie mamy kompasu, możemy orientować się w terenie za pomocą słońca czy drzew. I co jest jeszcze bardzo ważne, że to sport dla osób w każdym wieku. I dla seniorów, i dla dzieci. To sport dla całych rodzin. I polega to na tym, że idzie się do lasu i trzeba się zorientować w przestrzeni, czy może coś znaleźć? Na mapie najczęściej zaznaczone są punkty kontrolne. Są one oznaczone na mapie kółeczkami, a w rzeczywistości są tam umieszczone urządzenia z czytnikami elektronicznymi. Czy w tej trasie ważne jest, żeby się orientować? Tak. Ta trasa została wyznaczona w oparciu o mapę do biegów na orientację. Szlak jest oczywiście oznaczony różnego typu znakami, ale zdecydowanie zalecamy posiadanie albo wydrukowanej mapy, albo przynajmniej mapy w telefonie komórkowym lub zegarku, aby można było śledzić, gdzie się jest. Dlatego umiejętność posługiwania się mapą i orientacji w terenie są tu bardzo ważne. Oznaczenia na szlaku czasem znikają. Czasami nie są widoczne, dlatego korzystanie z mapy jest bardzo ważne na trasie.
ale idąc tutaj nie widziałam żadnego znaku. Jeden ze znaków, prawdę mówiąc, jest za pani plecami. Gdzie? Tu. Dobra, ja wiem, po prostu tej trasy nie można, wiesz, przejść z nosem w smartfonie. Tak, to po pierwsze, a poza tym myślę, że pocieszające jest to, że jesteśmy cały czas w cywilizacji. W razie czego zawsze można zbiec do supermarketu albo do taksówki. Dobrze, więc fajne jest to, że dzisiaj mamy pana za przewodnika. Proszę pokazać nam najfajniejsze miejsca na tej trasie. Damy radę. Jesteśmy w Garunej i wspinamy się na najwyższy szczyt trasy. Wprawdzie nasz rozmówca przekonywał nas, że najwięcej wrażeń dostarczyłaby nam nocna wędrówka, my jednak cieszymy się, że jest dzień i że nie ma ani blota, ani lodu. Szybciej, biegniemy, biegniemy. Biegniemy, biegniemy. Dobra. Ciężko, nie? Oj, chcę pan powiedzieć, że pan wbiegł na tą górę. Tak, wbiegłem na nią już 5 razy. Ostatnio, kiedy biegłem całą trasę za jednym podejściem. Zrobił pan 100 km na raz? Tak, z okazji swoich urodzin postanowiłem przebiec całą trasę. Zajęło mi to trochę ponad 10 godzin. Już wiem, co ci podaruję na urodziny. Będziemy biec trasę 100 km. Aha, a może lepiej zjedzmy tort. Czy ta trasa to był pana pomysł? Nie, to nie mój pomysł. Ta trasa to była idea mera Wilna, Remigiusa Szymasiusa. Przed 3 laty mer opowiedział nam o tym pomyśle, a ja z pełnym entuzjazmem go podchwyciłem i zgodziłem się pomóc. Zarówno przy wyznaczaniu trasy, jak i jej późniejszym oznakowaniu i doglądaniu. Czyli pan pracuje dla samorządu? Nie, ale tak bardzo podoba mi się ten projekt, że współpracuję przy nim w swoim wolnym czasie. Oho, czy pan jest tutaj wolontariuszem? Który organizuje całą trasę i dba o to, żeby wszystko było zrobione, naprawione, bo przypuszczam, że niejedno takie oznaczenie chyba spadło. Tacy ludzie mieszkają w Wilnie. To wzgórze nazywane jest Górą w Garunaj. Jest bardzo popularne w środowisku biegaczy terenowych. Organizowane są tu m.in. 12-godzinne zawody biegowe. W ciągu tych 12 godzin trzeba jak najwięcej razy przebiec kilometrową trasę wbiegając i zbiegając z tej góry. Uczestnicy wbiegają na nią nie raz i nie 10 razy. Ludzie to mają hobby, co? Tak, wbiegać i zbiegać w ciągu 12 godzin. Ile czasu zajęło panu przebiegnięcie 100 kilometrów? Zegarek pokazywał 10 godzin i 32 minuty. Ale nie zatrzymywałem czasu, chociaż robiłem przerwy na jedzenie i picie. A co pan jadł? Oczywiście miałem ze sobą żele energetyczne i czekoladki, ale moim głównym pożywieniem, które najbardziej mi odpowiadało, były pomidory z solą. Ile pan miał z sobą tych pomidorów? Nie nosiłem ich ze sobą. Znajomi, którzy mi pomagali, dowozili mi je na trasę. Zjadłem ich, jeśli dobrze pamiętam, 12 sztuk. To jakieś 2 kilogramy. Tylko? Ja myślałam, że pan powie 12 kilo. To co, idziemy teraz na kolejny punkt tej trasy, do Karolinek. Nad rzekę. Nad rzekę. Idziemy? Nie. Yeah. Idziemy. Rezerwat krajobrazowy w Karolinkach ma powierzchnię bagatella 162 hektarów. Dzielnica Karolinki jest pełna paradoksów. Nieodnowione bloki z lat 70., z czasów, gdy Litwa była jeszcze częścią Związku Radzieckiego, nie zachęcają do tego, by sięgnąć po aparat fotograficzny. Ale wystarczy przejść kilkadziesiąt kroków i już człowiek trafia do innego świata. Punkt widokowy przy urwisku nazywającym się po litewsku Plikakalnio Atodanga jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia spacerów wzdłuż rzeki Wilii. Spaceru, który może trwać wiele, wiele godzin. Za chwilę będziemy iść wzdłuż rzeki. Tak naprawdę do Wilna warto przyjechać tylko po to, żeby się przejść wzdłuż Wilii. To miejsce jest wyjątkowe. Wcześniej ten fragment ścieżki wzdłuż rzeki
planowano wyasfaltować, aby ludzie mogli spacerować po niej, tak jak w centrum miasta. Ale ostatecznie pozostawiono ją w naturalnym kształcie. I tak w centrum miasta mamy kawałek prawdziwego zalesionego terytorium z niepowtarzalnym widokiem i unikalną naturalną ścieżką. No to zobaczymy się w przyszłości na trasie. Zabawę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zróbmy sobie zdjęcie. No zobacz, biegnie jakoś pani, zapytajmy ją o trasę. Lawy Diana! Dzień dobry. Nie boi się tak pani sama biegać po lesie? A nie, tutaj jest centrum miasta. Wszędzie wokół mieszkają ludzie. A teraz jak tam zejść? Zwyczajnie, ostrożnie. Po prostu schodząc. Dziękujemy bardzo. Jak gazele, nie znalazka, co? Ty zobacz, on to przeskakuje. Nie? Spróbujemy też, tak? Tak, nasza kolej. Dobra. Czy co, pani mówisz tak zwyczajnie, tak? Hop. Jasne. Pewnie to robię przed śniadaniem. Do widzenia. No i... To jest bardziej parkour niż trasa biegowa. Tak, jesteśmy w centrum europejskiej stolicy. A to Kolonie Wileńska. Miejsce jak z bajki. Powstała w 1908 roku dla pracowników kolei, nazywana więc była kolejową. Z biegiem lat rozrastała się i między kolonią dolną i górną trzeba było wybudować drogę. Ale jako że różnica poziomów była spora, stworzono serpentynę, czyli krętą górską drogę, brukowaną polnymi kamieniami. Do dzisiaj jest to jedyna serpentyna na Litwie. W 1997 roku została ona wpisana na listę obiektów dziedzictwa kulturowego. Moim zdaniem Kolonie Wileńska to jest najbardziej baśniowa część Wilna. Z mglą i bez mgły. Tak, z całą pewnością zgadzam się. Piękne. Zobacz, jaki piękny kościół. To jest jedyny drewniany wileński kościół. Idziemy zobaczyć? Koniecznie. Jakbym miała jeszcze raz wychodzić za mąż, to już wiem gdzie. Oczywiście z tym samym mężem. Pięknie tu jest. Jest to kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla i świętej Teresy od Dzieciątka. Ministrantem był tutaj sam Tadeusz Konwicki. Pisarz i reżyser. On też tutaj mieszkał niedaleko. A msze w tym kościele odbywają się w języku polskim i litewskim. Piękna dzielnica, piękny kościół. Jedyny drewniany w Wilnie. Naszą wędrówkę kończymy w rezerwacie krajobrazowym Zielonych Jezior. Składa się na nie aż 6 jezior różnej wielkości. Za dnia widać, że ich woda ma rzeczywiście niespotykany kolor. To jedno z ulubionych miejsc Wilnian zarówno latem, w sezonie grillowym i kąpielowym, jak i zimą, gdy mnóstwo osób jeździ tu na nartach biegowych lub po prostu spaceruje. To jest słynne jezioro Belsis, największe z 6 zielonych jezior. To słynne jezioro Krzyżackie, na którym zginęli Krzyżacy otoczeni przez Litwinów na lodzie. Lód podobno się pod nimi załamał i wpadli biedacy. Miejscowi mieszkańcy podobno przez długie lata wyciągali tutaj jeszcze z jeziora różne części ciała. Broni! Na szczęście.
Ja też słyszałam, że w tym jeziorze Napoleon zgubił swoją cesarską koronę. Musi tutaj przyjechać, jak będzie cieplej, ciekawe, panurkować. W jakich okolicznościach, wiesz? Można zgubić koronę na jeziorze. Wiem, wiesz, przyjechał, rozpalił ognisko, tak jak my teraz, poszedł się wykąpać. W samej koronie. W koronie. I wylezł bez korony. No. Spróbujmy rozpalić. Teraz, proszę Państwa, słynna litewska harcerka Polskiego Związku Harcerstwa. Związku Harcerzy Polskich na Litwie. No właśnie. Tak to się nazywa. Drużynowa. Czwarty Wileński Drużyny Harcerek Trop imienia Olgi Malkowskiej. Zróbmy sobie na pamiątkę jeszcze jedno zdjęcie. Dobra. Uśmiech. Ups, upadło. Swoją drogą świetna trasa, prawda? Tak, polecamy wszystkim. Nie tylko spacerowanie od restauracji do kawiarni, ale także od lasu do lasu. Nie wychodząc z Wilna. Dobra, już mamy noc, przeszłyśmy kawałek drogi. Anie, wyciągaj te pomidory z plecaka. A, mam dla ciebie prawdziwe, prawdziwe pomidorki. Pomidorki? Słodziutkie. Myślę, że zasłużyłyśmy. Rozumiem, że cukier. Tak, cukier krzepi. Na Litwie takie pianki są zwane zefirami. Bo są lekkie jak zefirek. Jak skóra męża. Litewski pieczony wąż. Zdejmujemy skórkę. Aniu, czy wiesz, dlaczego te jeziora są zielone? Nie mam pojęcia. No nie, no. Zasilają je wody gruntowe, które zawierają ponoć sporo wapienia. I ten wapień barwi je właśnie na kolor zielony. Tak. Po takim nieoczywistym deserze mam dla ciebie niespodziankę. O, super! Wow, gitara! Ognisko, gitara. Prawdziwa Litwa nieoczywista. Przez wiele lat byłam w harcerstwie. Fantastycznie, no. Wychodzi ci rozpalanie. To zobaczymy, jak ze śpiewaniem. To jest bardzo znana wersja wileńska, bardzo znanej piosenki polskiej. Jedziemy? Wina, 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 wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie na zielonej Wileńszczyźnie, przykochany mym mężczyźnie. Do zobaczenia w następnym programie. Zasilają je wodę, bo zasilają je wodę, zasilają je. To ty jesteś żoną geologa. Pomóc? Nie, 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 wszystko okej. Ja się po prostu, wiesz, mam wizję, że jak spadnę w tej różowej kurtce. A może to zabiorę to coś? Czemu? A nie wiem. Potem powiedzą, że nie fajny kadr, trzeba powtarzać. O, czekaj, czekaj, czekaj. O, to o, jakieś świetlenie. O, tę minkę ma się taką, wiesz. Trenuje się przed lusterkiem w domu co rano.